Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Podstawy sporządzania ciast piekarskich. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Jakość pieczywa w dużej mierze zależy od starannego przygotowania surowców do produkcji. Żaden z surowców nie może być uszkodzony, zanieczyszczony ani zepsuty. Szczególnie niebezpieczne jest przedostawanie się do surowców ciał obcych. Ciała obce w żadnym przypadku nie powinny dostawać się do surowców na terenie piekarni, a obecne w surowcach z jakiegokolwiek powodu muszą zostać bezwzględnie oddzielone. Przesiewanie polega na oddzieleniu od mąki ewentualnych zanieczyszczeń dających się wydzielić na sitach, np. zawieszki workowe, kawałki sznurków lub drutów. Zanieczyszczenia te mogą się przedostawać do mąki podczas otwierania worków. Podczas przesiewania następuje spulchnienie, ocieplenie i napowietrzenie mąki. Z mąki spulchnionej łatwiej i szybciej wytwarza się ciasto niż z mąki zbitej i zbrylonej. Poprawę wyników technologicznych można uzyskać poprzez mieszanie mąki dłużej magazynowanej z mąką świeżą lub mąką gorszej jakości. Każdorazowe określenie stosunku, w jakim powinna być zmieszana mąka, nazywa się złożeniem mieszanki wypiekowej. Do produkcji pieczywa najlepiej nadaje się mąka o temperaturze 18 do 25 stopni Celsjusza. Surowiec przyniesiony z magazynu posiada zdecydowanie niższą temperaturę i dlatego konieczne jest przeprowadzenie procesu ocieplania, który zachodzi najczęściej w trakcie przesiewania. W celu obniżenia temperatury surowiec przesiewa się w pomieszczeniu o niskiej temperaturze. Ze wzoru obliczamy temperaturę dolewki wody do ciasta przygotowywanego metodą bezpośrednią. Przed przygotowaniem dolewki mierzymy temperaturę mąki. Wynosi ona 16 stopni Celsjusza. Temperatura w pomieszczeniu to 24 stopnie Celsjusza. Natomiast temperatura ciasta, którą chcemy otrzymać, to 26 stopni Celsjusza. Podstawiając odpowiednie dane do wzoru, otrzymamy: temperatura dolewki wody powinna wynosić 38 stopni Celsjusza. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.